Witam Państwa bardzo serdecznie w Domu Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jest mi niezmiernie miło gościć Państwa na pierwszym wydarzeniu w tym nowym roku. Roku, w którym Dom Kultury kończy 50 lat. A co ważne, proszę Państwa, gościmy dzisiaj na naszej scenie o 10 lat młodszego kolegę, czyli Teatr Panoptikum Młodzieżowego Domu Kultury pod Akacją. W tym roku przypada właśnie jubileusz Teatru Panoptikum. Przez te 40 lat udało się wystawić ponad 80 spektakli. W Panoptikum swoją edukację teatralną zaczynało wielu słynnych już dzisiaj aktorów, twarzy telewizji, czy też głosów radia. I ten teatr właśnie z tego powodu nazywany jest lubelską kuźnią młodych talentów. Proszę Państwa, Teatr Panoptikum jest laureatem najważniejszych teatralnych polskich nagród. Brał również udział w setkach prestiżowych konkursów, czy też festiwali w Polsce i za granicą. Zaledwie 2 miesiące temu teatr powrócił ze Stanów Zjednoczonych, gdzie brał udział po raz drugi już w International Chopin and Friends Festival w Nowym Jorku. Założycielem i twórcą Teatru Panoptikum jest pan Mieczysław Wojtas, kierujący nim od samego początku aż do chwili obecnej. Natomiast od 14 lat z teatrem współpracuje również pan Piotr Tesarowicz, autor muzyki i aranżacji wokalnych do niemal wszystkich spektakli. A my zapraszamy dzisiaj Państwa bardzo serdecznie na spektakl O tym się nie mówi. Leży na materacu, a nogi ma zgięte w kolanach. Nie mogę oderwać wzroku. Lekko podciągnięta koszula. Biała skóra i dolna część pleców. Zajęcia z matmy. Delikatna szyja, kontur uszu i włosy w przedziałek. Robi notatki. Ale ja Jean-Jacques Rousseau, 2000 manifestujących licealistów. A ja widzę tylko ją, tylko ją! Szkolne boisko, piękna pogoda. Parę włosów wystających spod rozpiętej koszuli. Zdejmuję sweter, koszulkę razem z nim. Zajęcie z filozofii. Nasze spojrzenia spotykają się, powstrzymuje krzyk! Nokaut na stojąco. Tutaj, na schodkach liceum po wyjściu z zajęć. Chciałby krzyczeć, ale nie może wydusić z siebie żadnego słowa. Jej smutna twarz rozdziera mi serce. Ja również chciałbym krzyczeć. Coś się stało? Czy ktoś cię skrzywdził?
Zła ocena w dzienniku? O jedno słowo za dużo. Nie mam odwagi podejść, ale chcę, żeby była szczęśliwa. Nie mogę przestać o tym myśleć. Jeszcze matka mnie męczy. Co się z tobą dzieje? Nic. Ja tkwię w oczekiwaniu. Ona pokazuje swoje wątpliwe niezadowolenie. A mój ojciec walczy. Cała ta sytuacja pulsuje w moich żyłach. Ta dziewczyna wchodzi w moje życie, a rakieta czeka już na pasie startowym. Zaraz odlecę. Jak tak będę na nią patrzeć, to na pewno odlecę. Niech ktoś się do niej tylko zbliży, to odpalę na pewno. Ta dziewczyna mnie rewolucjonizuje. Pokocham ją natychmiast. Przepraszam. Dziękuję za wszystkich rodziców, nauczycieli. Któregoś dnia wrócę. Ale teraz patrzę na nią. Jestem zakautowany. Co? Halo? Ja mówię jej nie dotykaj, a ona odpowiada szkoda. Jak to iść dalej? Za kogo ty mnie bierzesz? Boję? Ja? Stary, zakochuję się wtedy, kiedy chcę. Tylko, że w życiu trzeba się trzymać w grupie. Sam jesteś tchórzem! Skurwie, no! Dłoń ześlizguje się powoli po ruszeniu.
jeszcze 3 centymetry i dotknie mojej głowy. Trzymaj się młody. Uwaga. 3, 2, 1. Kontakt! I od tej chwili są 3 możliwości. Pierwsza. Wycofuję gwałtownie dłoń i po sprawie. Druga. Wycofuję powoli dłoń, a ona podąża. I trzecia. Moja dłoń zostaje przy jej dłoni. Klei się. Lubię komunikację miejską. Szczególnie latem. Cześć, Kaja. Cześć. Jejku. Myślisz, że to prawda? No jest na Facebooku. Ale czaisz? Że bawi się w nocowarce? Nie? W jej wieku? Ale to nic. Tam byli chłopcy i wszyscy byli w piżamach. Nie. Naprawdę. Wszyscy. Ale to jeszcze nic. Tomek prosi Asię do tańca. Tańczą się, przytulają i w ogóle. I nagle dziewczyna odskakuje. Wiadomo, o co chodzi. A on to nie, że mu stanął. A co jest najlepsze, ona wcale nie zaczaiła, o co chodzi. Także tak było. Czekaj, ale skąd to wszystko wiesz? No mówiłam ci, że napisali na Facebooku. Ale to się nie mówi. O tym się nie mówi? No, o tym się nie mówi. Dlaczego? O tym się nie mówi. 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 O tym się wcale nie mówi. O tym się nie mówi. Kiedyś ciebie poznam. Kiedyś cię odgadnę, usta rozszyfruję moim pocałunkiem i serce jedyne przeznaczeniem skradnę. Jeśli taką kradzież można zwać rabunkiem. Kiedyś cię odgadnę dotykiem jak bromy. Odkryję najmilszych doznań okolice i się roznamiętnie w tych nieodgadnionych ust mych pocałunkiem miejsca te zachwycę i serce jedyne przeznaczeniem skradnę. Jeśli taką kradzież można zwać rabunkiem, jeśli taką kradzież można zwać rabunkiem. I serce jedyne przeznaczeniem skradnę. Jeśli taką kradzież można zwać rabunkiem, jeśli taką kradzież można zwać rabunkiem. A gdy już odgadnę zakątki najświętsze, do których nikt wcześniej ustami nie dotarł, miejsc twoich najczulszych pozostawię jeszcze i wracać tam będę po kraniec żywota. I serce jedyne przeznaczeniem skradnę. Jeśli taką kradzież można zwać rabunkiem, jeśli taką kradzież można zwać rabunkiem. I serce jedyne przeznaczeniem skradnę. Jeśli taką kradzież można zwać rabunkiem, jeśli taką kradzież można zwać rabunkiem. A potem się garażuje! Garażujesz się? Tak! Zakładam rodzinę! A! Bierzesz się za samochód! A! Suzuki! Moje marzenie! Nie! Garażuje się... Jakbyś garażował swój samochód. Mówi się wprowadzić do garażu. To to samo!
Garażuje się! Tak jakbyś miał się zaszufladkować. No to, to prawie to samo. No ale dlaczego? No, zrobić dzieci, założyć rodzinę. To prawie tak jak zamknąć się. Tak. Zaparkować. No, stanąć na obręczu. No proszę, proszę. A gdzie miłość? Nie myślałem jeszcze o tym. Tak. Zabierz swoją chusteczkę na supę. Widziałeś to? Nie mogę. Tak, tak. Czerę mnie łzy! 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 Ale! 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 Nie no. No co jest? No. Stało się. Jestem cała czerwona. Od stóp do głów. Na szczęście miałam kilka torbów. Matka wyjaśniła mi, jakich używać. Ciągle zaprzątam w głowie, a śnię o nim nocami. Wiesz, widzę siebie, idącą wśród dziewczyn, wczorajsze majtki zaklinowane w nogawce spodni i to wszystko, co z nich wypada. No koszmar. Nie wiem, nie zdarza ci się czasem ulec panicznemu strachowi, że nie sprostasz sytuacji? Powiedz. Widać to? Moje ręce, rajstopy, cokolwiek co zdradza, że przeszłam tym korytarzem. Nie. Któregoś dnia cię to spotka? Starzała matka. No i spotkała. Czerwienie się. Stóp do głów. A ty? Nie no, ja się czuję dobrze w moich słuchach, nie? Masz na myśli mają. Nie. Dochowasz tajemnicy. Nosisz slipy? Nie. Nie. Zakochałam się, ale... Ale? Ale... W nauczycielu. Rozumiesz? Chodzisz z nim? Chodzę! Sypiam, żyję! Od kiedy zamieszkał w mojej głowie, jestem z nim dnie, noce, tygodnie. Myślisz, że powinnam o tym powiedzieć? Boję się, że wszystko popsuję. Znaczy, wiesz, to się nazywa fantazja. Nie mam szczęścia, co? No nie. Myślisz, że to właśnie to nazywa się być kobietą? Nigdy o tym nie myślałam. Mam 20 lat i jeszcze się... Nikt mnie nigdy nie pocałował. Ani w usta, ani w szyję. Nikt nigdy nie dotknął moich piersi i głaskał plecy. Nikt nigdy nie położył głowy na moim brzuchu. Nikt nie wziął na mnie ramienia. Kogo kto szedł mi słowo na oczy. Nikogo kto daje majtki w prezencie. Nikogo, kto patrzyłby na mnie nagą. Nikogo, kto by mnie rozebrał. Kto wszedłby do łazienki i wskoczył do wanny, w której leżę. Nie ma dłoni pod spódnicą. Nikogo, kto łuskałby pośladki. Nikogo, kto by we mnie wszedł. Nikogo, kto powiedziałby... Kocham cię. Nikogo, kto... łaskoczył od pamięci.
kogo, kto przesunie palcem po bliźnie. Kogo w łóżku poprzełudzenie. Mam 20 lat. I jeszcze się nie kochałam. Nie odważę się tego powiedzieć. Zaczyna się denerwować. Kontrola. Spokój.
się na nią i pocałować, czy... Mam bilety na roller coaster. Mam bilet na roller coaster. Roller coaster! Dobra, nie łam się, nie łam się. Lecimy. Chcesz majkę? Kręci przecząco głową, a ja nie mam odwagi wyciągnąć paczki. Przechodzimy obok cukier. A może chciałabyś coś z cukierni? Obżeramy się pralinami i goferami z bitą śmietaną. Na rollerze siadamy w wagoniku i czuję, że jest już moja. Gdyby nie barierki bezpieczeństwa, to pewnie dawno byłaby już w moich ramionach. Uwaga! Naprzód, młodzieży! Krzyczy pani do mikrofonu. Niczego nie poczułem. Zrzygałem się już po pierwszym okrążeniu i zarzygałem wszystko. Śmierdziało jak cholera, a przy wyjściu nawet jej nie zobaczyłem. Pewnie zmyła się, kiedy ja haftowałem za ciężarówką. Przy wyjściu przeszukuję kieszenie i znajduję prezerwatywy. Następnym razem wezmę chusteczkę. Inni, świat, rodzice, to już przeszłość. Opuściłem swój pokój bez żalu. Cztery ściany, obklejone żałosnymi plakatami i zabawki poukładane na półkach. I pewnie powinienem się z tego śmiać, ale jakoś nie mogę. Kiedy o tym myślę, to chce mi się płakać. I tam i na mojej matki. I psychologa, halo? Halo, doktorze? Mój syn odszedł! Mój syn odszedł! Ale to nieprawda! Ja tu cały czas jestem! Ja tu cały czas jestem! Ale Cindy... Nie rozumiem jednego. Umówiliśmy się, że będę o 5:00... Za 15:05 to z twoim domem, tak? I co? I nie było cię! Nie było! I tak się zachowujesz wobec mnie, tylko. Ale dobrze, nic się nie stało. Nic się nie stało, tylko nie rób tak następnym razem, dobrze? Dobrze. Chociaż wiesz? Nie robi się tak. Nie robi się tak, bo... To jest złe i bezduszuciowe wobec mnie. I widzisz, co się teraz ze mną dzieje, tak? Nie możesz mnie zostawić! Nie rozumiem! Przez ciebie stajesz agresywny! Przez ulicę. Bądź
Bądź przy mnie, kiedy jestem w windzie. Bądź przy mnie, kiedy otwieram drzwi mieszkania. Bądź przy mnie, kiedy mówię dzień dobry matce. Bądź przy mnie, gdy przychodzę przez ulicę. Bądź przy mnie, kiedy jestem w windzie. Bądź przy mnie, kiedy otwieram drzwi mieszkania. Bądź przy mnie, kiedy mówię dzień dobry matce. Bądź przy mnie, kiedy włączam telewizor. Bądź tu, kiedy będę sam. Bądź tu, gdy będę sam. Bądź tu. Pani?
Gorzej się zabiło. Miejmy trójkę dzieci. Załóżmy rodzinę. Nasze życie będzie piękne. Jak mamy panu dziękować? Pyta moja matka. No zauważam jej to zalotne spojrzenie. Nienawidzę jej. To już ostatnie wakacje z rodzicami. Na imprezie. Co nie?
prawda, że potem on obejmuje ją w talii? Dokładnie tak samo, jak kiedyś obejmował ciebie. Co znaczyło, że jest przy tobie. I kiedy to robił, czułaś się bezpieczna. Zdajesz sobie sprawę, że ciebie już nigdy tak nie obejmę. I znowu pęka ci serce. Mimo tego, że już kiedyś pękło tak, że myślałaś, że bardziej się nie da. Myślałaś, że jest bezpieczne, ale ono znowu pęka, tylko że w innym miejscu. I mimo, że sama się o to prosiłaś, to kiedy osiągasz cel, kompletnie się gubisz. Nie masz kompasu, mapy, ani pojęcia, gdzie iść i co robić. Więc wyjeżdżasz. Dajmy na to do Wietnamu. Liczysz na to, że odnajdziesz się w społeczności, będziesz mieć dostęp do czegoś większego, ale to tak nie jest. W sumie ty jesteś jeszcze bardziej samotna niż przed wyjazdem. Ale to mija. Po prostu uczysz się żyć w samotności. Wybór jest prosty. In albo off. W środku albo na zewnątrz. Jeśli jesteś in, to nie ma problemu. Lider czy podążający, jesteś w całym tym gronie i wygrywasz na każdym kroku. Podążasz własnymi ścieżkami bez zbędnego szumu. Jeśli jesteś off, to zaczynają się problemy. Cieniasz bez jaj, mały synek, nieśmiały i inne tego typu możliwe kwestie. Rozwiązania masz dwa. Albo płaszczysz się, chowasz dumę do kieszeni i głupkowato śmiejesz wraz ze swoimi oprawcami. Nie martw się, jeśli zaciśniesz zęby, to dasz radę. Albo wychodzisz na afront i sytuacja powoli wymyka ci się spod kontroli. Czasem o nich myślę, o tych niereformowanych, zbyt powolnych, zbyt obojętnych. Prawie tak bardzo na uboczu, że mogliby nawet umrzeć. Znaczy, tak mi się wydaje. Ale najgorsi są ci, co domagają się wolności. Którzy wychodzą przed szereg i niszczą system. Na przykład jak dziewczyna in zakochuje się w chłopaku off albo na odwrót. Szaleństwo! Ach, nie. Gra przeciwko własnemu obozowi nie jest mile widziana. A co do reszty? Szczęścia, wolności, czy nawet miłości. Nie dotykaj! O tym się nie mówi! O tym się nie mówi. O tym się wcale. O tym się nie mówi? O seksie się myśli, ale się o tym nie mówi. Tak. Tak. Warto. Tak.
Masz możliwości i wiem, że ci się uda. Tak, tak, tak. To wszystko zawarte było w tym jednym tak. Muzyka, słońce i wolność. Prawdziwie wyciągnięta dłoń. Powiedział mi tylko... Tak. A ja powiedziałam dziękuję. Powiedziałam po prostu dziękuję. Odwróciliśmy się i każdy pobiegł swoim życiem. Ona po mistrzowsku. Z łatwością i niesioną drogą. On pobiegł w stronę przystanku. Już się... nie zobaczymy. Nigdy. Kot. Cała historia. Tego ranka powietrze było gęste jak nim, a godzina szczytu wyjątkowa. Wpadam na dworzec i widzę dwoje, którzy są jednością pośrodku peronu. Bingo! Oto co ożywi kolory mojego dnia. Zwalniam, obserwuję ich kątem oka, jestem już gotowy do odkrycia tego, co najlepsze w gatunku ludzkim i nagle zdaję sobie sprawę, że... Susarzy! Ale... nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak bardzo. Może już z 20 lat razem? Zatrzymuje się i wszystko zatrzymuje się razem ze mną. Pasażerowie z peronu numer 3, sprzedawczyni z kiosku z gazetami, samochody z centrum miasta i jestem pewien, że nasz bezdech okrążył cały świat. Tak. Kilka sekund cichych oklasków, jakby świat padł na kolana przed jednym z największych spektakli. Pocałunkiem z dalekiego świata. No tak z trzeciego lub czwartego. Pocałunek dwóch stulatków.
państwa, wasze dziecko jest szczęśliwe. Co wy na to? I cała rodzina w niebo wzięta. I kiedy mówię cała rodzina, to nie mam na myśli tylko mama czy tata, ale wujek, ciocia, brat, pradziadek, moja ciocia, moi wszyscy przyszli potomkowie i przodkowie również. Mówię wy wszyscy, którzy mnie otaczacie. Najpiękniejsze z dziewczyn, które ściskamy. Najlepsi z chłopców, sprawcy radości. I wszyscy stulatkowie niech krzyczą naprzód młodości! I wszyscy zakochani niech krzyczą miłość! Jesteśmy za! Zgubisz mnie i zgubisz mój, kochać dziewczynę, kochać chłopaka, znaleźć ją w klasie, otworzyć mu drzwi, uśmiechnąć się do niej, związać się z nim, zdobyć jej zaufanie. Jutro przedstawię ją moim rodzicom. Mamo, kocham ją, tato, kocham go. Słońce zachodzi na szkolnym boisku. Tęczowe niebo i różowe chmury. Tęczowe niebo i różowe chmury. Mamo, ochotę krzyczeć! Mamo, ochotę krzyczeć! Jest! Są to ich problemy, dla nich bardzo zresztą ważne, bo o tej młodości też trzeba ciągle mówić. Proszę państwa, zapraszamy na nasze inne spektakle, które również gramy nie tylko na tej scenie, ale chciałem przy tej okazji bardzo podziękować pani dyrektor Piaseckiej, która nas zawsze tutaj przyjmuje z ogromną życzliwością i my się po prostu czujemy na tej scenie i wokół, jak u siebie. Naprawdę bardzo pani dziękujemy, że otacza nas pani opieką, że jest tutaj taka życzliwa atmosfera. Przy tej odnowionej scenie, światłach po prostu lepiej się gra. I przy okazji chciałem państwa zaprosić, nie wiem czy mogę już pani dyrektor, my tak planujemy w okolicach połowy lutego zaprezentowanie tutaj spektaklu Sprawiedliwi, z którym byliśmy w Nowym Jorku. W tym spektaklu gra troszkę starsza młodzież, niektórzy są już zawodowymi aktorami, którzy byli w Teatrze Panoptikum, a już są aktorami. I jest to spektakl, który związany jest z naszym lubelskim środowiskiem, dotyczy czasów bardzo ponurych, przeszłych, czasu Holokaustu i konkretnie rodzin lubelskich, które ratowały Żydów
podczas II wojny światowej. Są tam też obrazy nawiązujące do obozu koncentracyjnego Sobiboru. W zupełnie innym charakterze, bardzo mocny spektakl, ale myślę, że godny uwagi. I myślę, że będzie tutaj odpowiednia promocja tego wydarzenia i że Państwo nas również tutaj zaszczycicie swoją obecnością. Ja jestem szczęśliwy, że mogę pracować, ja tak już mogę powiedzieć prawie staruszek, mogę współpracować z taką młodą energią, która również tę energię gdzieś tam mnie przekazuje, że mogę pracować z takim wspaniałym kompozytorem, muzykiem Piotrem Tesarowiczem. Jak Państwo słyszeliście, wszystkie utwory są jego kompozycji i do wszystkich naszych spektakli on właśnie w tej chwili komponuje muzykę, chociaż przez ten teatr w ciągu 40 lat przewinęło się czterech muzyków. Pan Piotr jest właśnie czwartym jej kompozytorem. Jeszcze raz Państwu bardzo, bardzo dziękujemy. Cieszymy się, że przyszliście, że spędziliście razem z nami wieczór. Dziękujemy bardzo Pani Dyrektor za gościnę. No i wpraszamy się tak cichcem na kolejne wejścia. Dziękujemy bardzo.